Wy już podczas trwania tego programu prawdopodobnie będziecie po tej wyjątkowej uroczystości. Nawet nie prawdopodobnie, tylko na 100%, bo ślub jest w sierpniu. W programie będziemy już małżeństwem państwa Skibów. Tak, ale bez obrączek. Ale bez obrączek, bo jest to nakrywane teraz pod koniec czerwca. Także no taki jest cykl produkcyjny. Ale w programie będziemy już małżeństwem. W sierpniu jest ślub, bardzo to przeżywamy. No, różne rzeczy związane z ślubem już są miejsce. Już jest wybrane, już jest zaklepane, lista gości praktycznie już zamknięta, więc... Zamknięta, tak. No tam jeszcze jakieś jedna, dwie osoby, ale to... No i tu już jesteśmy, o to możemy ujawnić ostatnio, jeszcze nie zamówiliśmy, ale już szukaliśmy obrączek. Także, wczoraj tak, dosłownie. Wczoraj, tak. Pan nam doradzał, bo są teraz i różne, i takie, i nowoczesne, i mniej nowoczesne, i są w różnych wariantach, więc taki bardzo miły pan z od jubiler. Nie robimy reklamy, ale nie powiemy, jak się sklep nazywa. No, po prostu ze sklepu jubilerskiego właśnie wygłosił cały wykład na temat obrączek i na co należy zwrócić uwagę, na co należy uważać, jakie są możliwości i tak dalej. Także jesteśmy już tutaj po pierwszym takim myszkowaniu. A jesteście przesądni na przykład? Ja nie za bardzo, ja Karolina bardziej. Ja trochę tak. Czyli co, sprawdzałaś jakieś, nie wiem, ułożenie księżyca i tak dalej, jakieś właśnie daty, biorąc pod uwagę tutaj ten ślub? W sposób nie, ale ja mam obsesję na punkcie, no nie mogę powiedzieć jakiej liczby i ta liczba się tam zawiera i też zawsze mi zależało, żeby to był sierpień, więc... Literka R. Ogólnie miałam zawsze tak, że musi być sierpień i właśnie, no nie chcę tutaj, bo tak to datę sprzedam. No dobra, rozumiemy. Słuchajcie, a co takiego na przykład, jakbyście się mieli tak zastanowić, na przykład Karolina wniosła do twojego życia, a co takiego Krzysztof wniósł do twojego, no oprócz tego, że prawdopodobnie przejdziesz na wegetarianizm? Przede wszystkim dużo radości, dużo energii. Przy takiej kobiecie jak Karolina trudno nie fruwać w chmurach, trudno nie odnosić takiego wrażenia, że człowiek unosi się 15 centymetrów nad ziemią. Ja kiedyś byłem takim człowiekiem bardzo ironicznym, patrzącym specjalnie na sprawy miłosne, tak trochę okiem no, takiego właśnie prześmiewcy. Tak? Natomiast o, zakochani, to wiadomo, to są trochę tacy ludzie, którzy może no, zwariowani, którzy są w innym świecie i tak dalej. I to był przedmiot często moich żartów, ale jest wiele dowcipów przecież na temat par miłosnych, ale teraz, kiedy sam przeżywam motyle w brzuchu, to uważam, że to są piękne chwile i miłość to jest takie uczucie, dla którego warto żyć. Życie bez miłości no byłoby puste, byłoby jakby takie szare i beznadziejne. W życiu nie chodzi tylko o sukces, nie chodzi tylko o pieniądze, nie chodzi tylko o sprawy materialne, ale często jest tak, że żyjąc, pracując ponad miarę, odkładamy sobie, że a to jeszcze mamy czas na takie, na zakochanie się, na jakieś szalone pomysły, na jakieś szczęśliwe dni, że to później odpoczniemy, pojedziemy gdzieś, nie wiem, na wakacje, poznamy kogoś. Nie, tu i teraz jest ważne i dla nas tu i teraz jest bardzo ważne, bo się bardzo kochamy i tych chwil, tych dni, tych miesięcy wspólnych razem nikt nam już nie odbierze, bo już to, co przeżyliśmy, już jest nas jakoś też wewnętrznie wzbogaca. Chcesz coś dodać? Nie, no bardzo pięknie powiedziane. Nie, ogólnie ja też się bardzo zmieniłam przy Krzysiu, bo ja też byłam taka, że jakby nikt mi nie mógł zawrócić w głowie. Wiele osób mi się oświadczało, chciało ze mną być i tak dalej, ja wtedy zawsze uciekałam, a tutaj bardziej można powiedzieć, że ja zarzuciłam hak. Dobra, więc w drugą stronę, tak. Wpadłem w pułapkę ja miłosną i tak, wpadłem w jej sieci miłosne. I... Jak wyglądały te oświadczyny? Wiesz co, no po prostu myśmy już byli parą Karolina jest taką osobą, która lubi często przyjmować inicjatywę i w pewnym momencie powiedziała, że wiesz, ja jako człowiek taki ze świata rocka w tej dziedzinie takich, wiesz, niektórych bycia, w świecie bycia dżentelmenem byłem trochę osobą nieokrzesaną. I ona po prostu pewnego dnia świadczyła, że
Jak mamy coś tutaj razem się połączyć, to najpierw musi być pierścionek zaręczynowy. I po prostu to była decyzja i poszliśmy i kupiliśmy pierścionek zaręczynowy. Ale też nie do końca. Nie, bo to było tak, że jeszcze wcześniej byliśmy na urlopie i na urlopie były wyznania i twoje właśnie oświadczyny, takie nieoficjalne. Pojechaliśmy tak właśnie gdzieś tak w egzotyczne kraje i mieliśmy taką możliwość, spędziliśmy upojny tydzień w pięknej scenerii. No i tam właśnie już te deklaracje takie bardziej poważne, nie tylko takie właśnie, że to jest sympatia i tak dalej, tylko takie bardziej poważne padły. I, także no, jakbym powiedział tak książkowo, to jest tak nie do końca. Na plaży przy zachodzie tak, słońca. Tak, było love, a tak to ja powiedziałam, no to idziemy kupić pierścionek i tak naprawdę wybrałam pierścionek i nie było jakieś super. Z tej burzy miłości nagle później pojawiły się konkrety, no słuchaj, no jaki z burzy miłości? Ja jestem zadaniowcem. Tak. A gdzie wybieracie się w podróż poślubną? Podróż poślubna odbyła się już przed ślubem. Byliśmy w Kapadocji. To było marzenie Karoliny i postanowiłem je spędzić. Piękna kraina latających, historyczna kraina, gdzie można się wybrać w podróż balonem. Mamy takie filmy, zdjęcia właśnie z podróży balonem. Naprawdę jak w bajce. Trzeba było jechać przez całą noc. Rano start balonów, bo czwarta rano startują balony i 300 balonów leci nagle razem, startuje. No to jest po prostu jak film. Polecam każdemu, coś niesamowitego, bajkowa historia. To jest jeden z tych cudów świata, który na pewno warto zaliczyć, warto po prostu zobaczyć to na własne oczy, nie tylko na filmach.